Dzień minutę, Michał Chobosko. Pytacie czasem, czym Polska 2050 różni się od innych starych partii politycznych, w tym szczególnie od Platformy Obywatelskiej. Odpowiadam krótko, różni się oddolnym charakterem, tym, że jesteśmy z ludźmi i blisko ludzi. Dwa przykłady z ostatnich dni. Kilka miesięcy temu warszawscy działacze i radni Polski 2050 razem z białoruskimi organizacjami demokratycznymi działającymi w Polsce wpadli na pomysł, by jedno z ważnych rond Warszawy nazwać rondem wolnej Białorusi. Jak postanowili, tak zrobili. I od kilku dni decyzją Rady Warszawy istotny punkt komunikacyjny miasta, zbieg ulicy Puławskiej i południowej obwodnicy Warszawy, nosi właśnie nazwę Ronda Wolnej Białorusi. Warszawa, która leży ledwie 180 km od granicy białoruskiej, wysyła Europie i światu jasny sygnał. Że to symbol? Oczywiście. Ale życie publiczne składa się także z takich istotnych symboli. Z kolei w ostatni weekend we Wrocławiu spotkali się działacze Polski 2050 z kilku województw, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomaganie osobom w kryzysie bezdomności. Było i jest co robić, było i jest o czym mówić na wrocławskim Placu Wolności, bo problem głodu i problem braku dachu nad głową jest nadal w Polsce problemem bardzo widocznym, a idzie kolejna zima. Polityka w Polsce dzieje się na wiejskiej i także z naszym udziałem, ale dzieje się też w każdym innym zakątku kraju, wszędzie tam, gdzie są sprawy do rozwiązania. Można, tak jak PiS, zajmować się ulicznym handlem posadami, kupczeniem miejscami, kupowaniem posłów i tworzeniem dla nich specjalnych ministerstw. Można też kontynuować udawaną debatę o debacie liderów. My wolimy robić coś bardzo konkretnego. Tak już mamy.